proszę Państwa, wracamy do dyskusji tutaj. Proszę było, proszę Państwa. Wracamy do dyskusji. Tak. To jest jedna z poważniejszych, jedno z trzech najpoważniejszych wyzwań, jakie my jako branża motoryzacyjna, mówię już na poziomie europejskim. Na pomoc zwariowanemu człowiekowi. To podejście do mobilności. Na pomoc. Będzie jedną z kluczowych rzeczy, która zdecyduje o tym, jak będzie. Na pomoc. ITP, ile tu dyskusje, proszę Państwa, dyskusje. Nawet nie umiemy się temu przeciwstawić, ba nawet tolerowaliśmy. Tracimy podatników, którzy przenoszą w dużej części. Są to, jest, częściowo to są działania rzeczywiste, częściowo to są działania pozorne. No to siedzimy, to po prostu załóż spółkę, przecież nie przenosisz fabryk, tylko przenosisz siedzibę. Unia Europejska pod tym względem poniosła klęskę. Bo przecież Parlament Europejski nawet przyjął pewne rezolucje, nawet dyrektywy, które się mają temu przeciwstawić, czyli w sferze opisu albo postulatów. Jesteśmy już zgodni, że są to rzeczy złe i należy je eliminować. Natomiast jeśli chodzi o sferę realną, to wręcz odwrotnie. Państwa zaostrza się ta walka. Walka między państwami o poprzez systemy podatkowe, aby odebrać dochody budżetowe drugiemu państwu przez to, co nazywamy, niektórzy nazywają to oazami, bo ten raj podatkowy ma tak trochę zbyt wiele treści. Oazy podatkowe, czyli takie miejsca, gdzie możesz za zgodą i wiedzą danego państwa, przenosząc tu swoje formalnie interesy, płacić niższe podatki lub nie płacić ich w ogóle, ale to jest dużo niżej niż w państwie, w którym rzeczywiście osiągasz dochody. Czyli to są zjawiska groźne. Cały świat trochę zwariował i pod tym względem stał się bardzo nieprzyjazny. Unia Europejska dopiero od niedawna, w zasadzie od niewiele ponad roku, w oficjalnym sposobie opisu tych zjawisk mówi o nich pejoratywnie, ale jeśli chodzi o sferę realną, to się na razie jeszcze nic nie zmieniło. Umowy luksemburskie, do których pan nawiązał, wszystkie są, mimo wykrycia tego zjawiska, tak, podania do opinii publicznej przez to Stowarzyszenie Międzynarodowe Dziennikarzy Śledczych, za co ludzie zapłacili nawet z karami, więzienia, tak dalej, żebyśmy wiedzieli, że to nie są zjawiska bezbolesne, bo ci, których to uderzyło, potrafią być groźni. I to się nic nie zmieniło. To znaczy mówimy, może zmieniliśmy język. Nawet G20 na ten temat mówi. Natomiast poza językiem, poza tym, że po pierwsze o tym zaczynamy mówić, no, to jest też bardzo ważne. Mówimy w mediach, ale ich nie pamiętam, kiedy przed 2 laty, jeszcze w czasie kampanii wyborczej, mam wiele swoich doświadczeń na ten temat, kiedy mówiłem o tym zjawisku, no to mi po prostu redaktor, który prowadził, zresztą bardzo sympatyczny, powiedział, ale przecież panie profesorze, o co panu chodzi? Przecież więcej pieniędzy zostało w kieszeni podatników, czyli jest lepiej, prawda? Czyli dobrem jest to, że nasze państwo ma mniej pieniędzy i czym ma mniej pieniędzy, tym jest lepiej, a to, że ono dzięki temu będzie musiało się zadłużyć, to nikogo to już nie obchodzi, bo to nie ja będę spłacał te długi. Czyli taki sobie głupi egoizm, bo to inaczej nie można nazwać, a zarazem niezdolność postrzegania rzeczywistych problemów ciągle nas nie przybliża do rozwiązania, ale dobre i to, że chociaż o tym mówimy. 21 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Stan polskiej gospodarki, ocena i perspektywy na przyszłość. Naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo? Tak, prosimy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Tomek Mazowieckiego. Pozdrawiam słuchaczy, pana profesora i ojca prowadzącego. No nie, mi się wydaje, że to tak z jakiejś takiej szerszej perspektywy to nie wygląda tak różowo. No bo są tak zwane przekręty krótkofalowe.
tego niby repolonizuje i przedstawia się to jako sukces tą repolonizację. Druga sprawa. No, bardzo takim jakimś pozytywnym świetle jest przedstawiany pan Morawiecki. Ja po prostu uważam, że nie istnieje coś takiego jak dobry bankier. No, po prostu tak jak nie ma dobrego skorpiona czy dobrego grzechotnika, tak nie ma dobrego bankiera. Prędzej może by tam dobrego gestapowca wydłubał gdzieś niż dobrego bankiera. To tyle, bo nie chcę zaomniać sytuacji. Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże, panie Tomaszu, pozdrawiamy. Prosimy, panie profesorze. To zacznę od tego drugiego spostrzeżenia. Pan wyraził pewien niepokój, który nie jest zupełnie bezzasadny. Dlaczego? Bo to jest wielkie pytanie do współczesności. Czy ludzie, którzy są tak zwanymi korporantami, to znaczy ludzie, którzy wywodzą się z korporacji, czy też, a już zwłaszcza korporacji finansowych, czy oni potrafią przejść na drugą stronę? Pan poruszył, nawet czułem w pana wypowiedzi takie pewne poirytowanie. Proszę mi wierzyć, że wcale nie jesteśmy tak odlegli w pewnych niepokojach. Myślę, że wyraził pan pewien pogląd, z którym pewnie się również musi zmierzyć, sam zainteresowany. Ja dam panu przykład, panu i państwu przykład. To się nazywa konflikt interesów w przypadku, gdy prowadzi się spór. Obsługuję spór, to jest też mój zawód, ja się zajmuję również sporami. No przecież u nas w naszym zawodzie, tym, który też wykonuję, istnieje pojęcie konfliktu interesów, że jeżeli czymś zajmujesz się czyimiś sprawami i zarazem jednocześnie byś się zajmował sprawami na przykład przeciwnika mojego klienta, czyli na przykład doradzał tym, którzy mają między sobą sprzeczne interesy, no to musisz zgodnie z zasadami wykonywania zawodu wycofać się. Nie możesz być w konflikcie interesów, bo coś na pewno zrobisz źle, a w zasadzie to w ogóle wszystko zrobisz źle, bo każda ze stron będzie miała do ciebie uzasadnione zastrzeżenia. No jak ty możesz reprezentować mnie w sposób uczciwy i rzetelny, jeżeli reprezentujesz kogoś, kto jest moim przeciwnikiem? No naraz uszczęśliwic. Tylko jako mediator mógłbyś tu wystąpić, ale nie możesz, a mediator właśnie na tym polega jego cecha, że jest bezstronny. I sądzę, że to jest, no to jest wielkie wyzwanie, czy taki wielki test historyczny, który być może, no, znaczy na pewno odbywać się będzie na naszych oczach, ale który będzie albo potwierdzi, albo zaprzeczy owej tezie, którą pan przedstawił, no, że ludzie, którzy wyszli z tej korpusy, którzy reprezentowali, a nawet kierowali interesami banków, oni już są zbyt mocno uwarunkowani, nawet jakbyś odeszli stamtąd i nigdy nie chcieli wrócić, a co też w końcu nie jest co z reguły jest mało prawdopodobne, że oni mogą niejako zmienić się i w tym konflikcie interesów stanąć już w zasadzie, zaprzeczyć temu, co robili dotychczas. Dlaczego to zwracam na to uwagę? Bo proszę zauważyć, służba publiczna wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami, ta pojmowana, ja wiem, że powiem coś bardzo naiwnego, ale ta dobrze pojmowana
nie przeszkadzało to, że ten człowiek na przykład był wcześniej karany, nawet taki, czyli pod tym względem jest to rzecz złożona. I teraz pytanie dotyczące naszego czasu współczesnego i przyszłości. Czy ludzie, którzy wywodzą się z sektora bankowego, mogą być, mogą w jakimś momencie sprzeciwstawić się tym interesom, bo przyjdzie taki moment, a kto wie, czy to nie tak bardzo niedługo nie będziemy musieli na to czekać, że nagle ten sektor, który do tej pory był nieprawdopodobnie preferowany przez ustawodawstwo, można powiedzieć, robiono wszystko, aby bankom się żyło dobrze i co chciały, to dostawały, zarówno w ustawodawstwie, jak i w działaniach władzy publicznej, ba, nawet w podatkach. W związku z tym, bo przyjdzie moment, w którym interesy sektora bankowego i interesy rządu mogą się okazać przeciwstawne. No i wtedy będziemy świadkami testu. Testu, który albo który stworzy, no bo to wszyscy zauważą, to nie jest tak, że to się da ukryć. To nie jest to, że można to gdzieś tam zamieść pod dywan i nawet jak będzie to ukrywane, to i tak pokaże się jawne. No i w takim momencie ten test będzie odpowiedzią na pana wątpliwości. Ja wiem, że wasze frankowicze nie wierzą banksterom, bo tak nazywają banki, które spowodowały ich nieszczęście. Nieszczęście, które sięga ich rodzin, ich często całego życia, ponieważ jak ktoś ma spłacać kredyt jeszcze 20 kilka lat, to praktycznie całe swoje życie, a do tej pory spłacił większość, a jeszcze ma 2 razy tyle do spłacenia, biorąc nominalnie, co to naprawdę dostał. Czyli wielkie mamy wyzwania, zresztą nawet w czasie debaty sejmowej przypomniano o tym, że nie rozwiązano problemu frankowiczów, mimo że obiecano, że to się zdarzy. Więc przecież będziemy widzieć ten test. Jeżeli ten test będzie polegał na tym, że nagle przeszłość już nie będzie ważna i że w imię interesu publicznego polityk pożegna się ze swoją przeszłością, bo mówi tak, ta moja tamta rola jest przeszłością, nie ma konfliktu interesów, bo dzisiaj stoję w obronie interesu publicznego, no to ten sygnał może być nobilitujący, a także nawet będzie predestynował ową osobę do pełnienia wszystkich możliwych, najbardziej zaszczytnych funkcji, bo to jest ten test działania w interesie publicznym, który ma zwyciężyć z interesem partykularnym, czy interesem tych, których kiedyś ktoś reprezentował. No będziemy tego świadkami. No i życząc wszystkim, nie tylko samemu zainteresowanemu, ale także nam wszystkim, żeby ten test był właśnie w imię interesu publicznego, żeby tak się stało, bo wtedy zdobędziemy ten, możemy zaufać, nie wiem czy zaufamy, ale możemy zaufać, że służba publiczna jest ważniejsza niż interesy, które reprezentowaliśmy lub z którymi byliśmy związani, idąc do tej służby. Jak widzimy, już wielkie to dylematy, a sądzę, że opozycja bardzo będzie pilnować i bardzo patrzeć na ręce, co jest, jak wiemy, w takim przypadku dobrą cechą demokracji, bo każe nam zdać trudne egzaminy i obyśmy je zdali. I sądzę, że mamy szansę, ale jak będzie? Chciałbym wierzyć, żeby to wszystko właśnie w tym kierunku ewoluowało. Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Bardzo proszę. Halo? Halo, halo? No, halo? Prosimy bardzo. Halo? Witam serdecznie pana profesora, pana redaktora, wszystkich słuchaczy. Ja dzwonię ze Stanów Zjednoczonych. Możemy poznać imię? Halina? Prosimy, pani Halina. Chcę pytać o obecność tej Smorga w Polsce. No tutaj wiąże się raczej z wielką recesją. I ja również chciałam.
no, powinni też sobie zdawać sprawę, na ile mogą tych kredytów pobierać, bo wszystko jest dobrze, jeżeli jest praca i tak dalej. Tak samo się tutaj stało w Ameryce. Ludzie stracili pracę i niestety ci, co pożyczyli, musieli od nich cudo odebrać. Więc to jest taki problem, który dotykałoby właśnie szczególnie młodemu pokoleniu. Nie tylko przy umowie informować, bo zresztą ta informacja jest bardzo taka powierzchowna. Zawsze mówi się, że wszystko jest w superlatywach, wszystko jest w relacjach, nigdy się nie mówi o tych ujemnych jednak sprawach. No, więc nie chciałabym, żeby to Polskę kiedyś spotkało moich rodaków. To jest jedna tak pobieżnie tą sprawę. Tu przedstawiłam również Marcinie Seta. No, to jest polski produkt. Naprawdę jeden z najlepszych produktów. Także to jest druga sprawa. Aby nie te piosenki żydowskie, Boże, przecież ja jestem tak pozytywną osobą, ja mówię do tej Jaśki, słuchaj, ja lubię piękne, ładne, kolorowe, bajeczne piosenki i tu można się wykazać, melodyjne, no co, dane Glitek puszczą, całe mnóstwo tych piosenek, Chris Dell z Niemiec, no cuda nie widzę, i on też lubił słońce, chociaż ja lubię mrzawkę, ja lubię różne rzeczy, bo jak jest mrzawka, można się gdzieś schować, można medytować, można myśleć, a on po prostu ten Janek Maciej Witek, tylko słońce, tylko takie te radosne. No, są na przykład ballady, Życie jest marnością. Piękna. Ja też jak śpiewam, właściwie teraz ja już nie śpiewam takich piosenek, ale kiedyś dużo. No i człowiek tak myślał, przeżywał to, że to życie jest marnością, a że ty jesteś jak róży kwiat, że to nawet nie ma... Jak ty długo, czy ty krótko żyjesz, ale... że coś zrób z tym swoim życiem, czy w tym swoim życiu. Zrób, a ludzie nic nie robią. Tylko aby długo żyć, potem mają wszystkiego. Tu też facet miał wszystko i się zadłużył i chciał umrzeć, czy zginąć, nie wiem co. To też... Nie chcą ludzie żyć w Ameryce, odbierają to sobie życie. Uwaga. Oczywiście mam wiele. W USA ludzie odbierają sobie życie. Nie chcą żyć. Dlaczego? No dlatego. Połączenia się, czy pytania bym chciała skierować. Golem. Informacyjny, czy kontakt. Bardzo bym prosiła, jeżeli coś takiego jest. Serdecznie jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. Dziękujemy pani Alino, pozdrawiamy na całą Polonię. Alino, proszę zadowolić się uśmiechem. Wymaga takiego odniesienia się z perspektywy polskiej. Myśl, którą pani reprezentuje, słowa, które pani przekazała, są spojrzeniem na Polskę, ale z perspektywy tego doświadczenia amerykańskiego, co jest bardzo cenne, bo dzięki temu my trochę pozbywamy się złudzeń. Zacznę od pierwszego wątku. Tak. Miejmy świadomość, że to jest kolejna myśl bardzo nawiązująca do poprzedniej wypowiedzi, z którą miałem okazję. To, że państwo musi nadzorować banki, ochrony obywatela przed nadużyciem władzy, którą ma ten silniejszy, jest koniecznością. Państwo w sporze między bankami a obywatelem musi być po stronie obywatela, a banki o to bardzo dobrze dbają, żeby ono właśnie było po stronie banku. Myślimy, że taką teorię, zresztą również
Grabowska jest głupim. Golem, golem, golem. Janusza Grabowska jest głupim. Jest w interesie gospodarki. Niektórzy nawet twierdzą, że zdolność współczesnych elit politycznych to jest polityczny. Czemu ta Jadwiga Grabowska jest głupi? Czemu ta Jadwiga Grabowska jest głupi? A czego my doświadczyliśmy, proszę pani, w sposób, doświadczamy w sposób szczególnie bolesny? Ponieważ ta grupa 700 tysięcy zadłużonych, zwanych frankowiczami, jakiś głupi facet. Ci ludzie, którzy właśnie uwierzyli w tą dobrą prognozę, że ten świat, w którym babka dziwnie gada, facet dziwnie gada. Jakieś żydostwo to do mnie, czy ja chcę brać udział w zarabianiu pieniędzy, jest na giełdzie. Oni właśnie o matko, zaufaniem, że ja czytam Pismo Święte, Słowo Boże, bada, nie jestem osobą bogobojną, nie to, że religijną, nie dewotką, nie. Kasy, no rodzaj zakładu. Żydówą nie zostanę. O nie. Sto, ale zwrócisz tyle, ile będzie wynikało z przeliczenia tej stówy według wtedy obowiązującego kursu waluty. Golem, golem, golem. Pokażcie dzieci, które są zaufania wobec w ogóle nie tylko całego sektora bankowego, bo to już widać, już następnej grupy frankowiczów nie będzie, bo nikt nie uwierzy. Bo nikt już wam nie uwierzy. Całe pokolenie ludzi nie uwierzy w to, że można zaufać tego rodzaju instytucjom, które nadużywają prawa, a poza tym prawo tworzą, nawet nie muszą go nadużywać, bo tworzą go w zasadzie w imię swoich interesów. No amerykańskie doświadczenia pod tym względem są znacznie bogatsze i jak widać, bo przecież też to wiemy, pani to wie dużo z bliska. Golem, golem, golem. I pokazuje, że to silne państwo, które jest dużo silniejsze od naszego, które potrafiło na przykład ukarać banki, nałożyć na nie duże grzywny w Polsce, to przecież takiego przypadku nawet nie było. Nawet nie mamy takiego prawa, które by to tak na to pozwalało. To jednak to państwo nie zdało egzaminu, nie stało po stronie obywateli, a wolne, jak to dzisiaj się mówi, sądy też nie są dostateczną gwarancją, no bo te sądy to nie tworzą prawa, tylko stosują prawo. Jeśli to prawo napisano w interesie jednej ze stron, no to to prawo w sądzie nie będzie bronić obywatela, tego, który stał się poszkodowanym i przegrał, nie tylko w tym sporze, ale czasami przegrał. Trzeba też do Hanki. Ja to postrzegam, pani myśl, no tak jak, tak po prostu. Jak po prostu? Zresztą w jakimś sensie jako ostrzeżenie. Władzo, bądź w tym sporze nie mediatorem, tylko po stronie słabszego. To bardzo bliskie myśli, parę razy pisałem nawet, nie parę razy, to już nie jest istotne, kiedy pisałem o sprawach frankowiczów, że pierwszy rząd w Polsce, który się zdystansuje od interesów silniejszego, stając po stronie słabszego, to będzie dopiero wtedy będziemy państwem, które możemy uznać za państwo przyjazne, nie neutralne, bo w sporze między słabym a silnym państwem nie może być neutralne. Coś on wyjaśnił. Zwłaszcza konsument jest słabszy. To jest jedna z podstawowych historycznych wartości. To chyba marzenie świętej głowy, bo on tutaj teraz mówi o tym, ale ja wiem, żeby to miało miejsce, to chyba też jest marzenie świętej głowy. Nadrzędną, że przedsiębiorca ma więcej obowiązków, a w stosunku do konsumenta, a konsument ma więcej praw, bo jest słabszy, a my do niego chodzi, bo konsument to obywatel, prawa obywatela jako konsumenta powinny być szczególnie chronione, bo przedsiębiorca i banki, bankierzy to też są obywatele, ale mają władzę i pieniądze, w związku z tym powinni mieć więcej obowiązków. Jak pani wie, to jest taka nasza bajka, którą wszyscy chcemy wierzyć, chociaż niekoniecznie ona realizuje się w naszym świecie, że bogactwo powinno być obowiązkiem, a nie tylko daje
i w zasadzie, a najgorzej jak daje bezkarność. I to jest coś, co my powinniśmy, i słusznie, że pani to przypomina, właśnie patrząc na to z perspektywy Stanów Zjednoczonych, państwa, które czasami jesteśmy zapatrzeni, też sobie taką trochę o nim bajkę opowiadamy, że wszystko, co jest lepsze, to na pewno już dawno jest w Stanach Zjednoczonych. Widać, że ekspansja banków, zwłaszcza tych międzynarodowych, ona to nie jest żadnym odkrywczą. Będzie przede wszystkim tam, gdzie jest słaba władza publiczna, która nie ogranicza w robieniu takich, nazwijmy to, niebezpiecznych interesów, to się nazywają toksyczne instrumenty finansowe, które można wepchnąć tym, którzy nie wiedzą, co kupują, a państwo nie stoi po ich stronie. Trzeba o tym przypominać, zwłaszcza wtedy, kiedy widzimy, że wpływy banków, w ogóle wpływy instytucji finansowych są nadmierne i są nawet groźne dla samych zainteresowanych. A ta druga bardzo fajna myśl, ta dotycząca biurowców. No, widzi pani, to jest to, co bardzo dziękuję, że pani to wszystkim nam przypomniała. Przypomniała to, że uczmy się na cudzych błędach, a niekoniecznie na własnych. To, że miasta polskie jeszcze są, przypominają centra miast, przypominają jeszcze niewyludnione nocą pustynie, gdzie opuszczone przez pracowników biurowce świecą pustkami, a na ulicy strach chodzić, ponieważ nikt tam nie mieszka, bo wszyscy pojechali do suburbii, żeby tam spędzić noc, a miasta już składają się tylko z biurowców, które żyją tylko w ciągu dnia, wieczorami w zasadzie wyludniają się. Ja już nie mówię o aspekcie już czysto menedżerskim, zarządczym, kosztów utrzymania takich molochów, który jest dużo większy niż w przypadku zdekoncentrowanego zatrudnienia. Ja myślę, że my powinniśmy znacznie, chyba to jest pora na to, znacznie trochę mniej pozbyć się pewnych kompleksów, pewnych bajek, które sami dla siebie wymyśliliśmy, że wystarczy odwzorować gdzieś te doświadczenia, które uważamy za dobre, i jeśli się upodobnimy, to już będzie wszystko tak jak, o tak jak nawet tych żart, wtedy w tym ten żart taki kiedyś jeden z satyryków przedstawił, że wtedy jak już będzie na zachodzie, to znaczy, że będziemy szczęśliwi, tylko że okazuje się, że te nasze wyobrażenia o tym zachodzie albo są niehistoryczne, albo dotyczą przeszłości, albo w ogóle takiego zachodu, w cudzysłowie, jak naprawdę nigdy nie było. I to są wielkie doświadczenia. Ja myślę, że to jest wielka rola naszego wychodztwa, żeby ono nas uczyło tego, że, a czasami nas obcierało ze złudzeń tego, że inni już to mają za sobą i widzą, że niekoniecznie to jest najlepszy pomysł i będą się z tego pomysłu wycofywać. I to jest ten dialog nam bardzo potrzebny, a nam wszystkim potrzeba jest jeszcze jednej bardzo banalnej, podstawowej cechy. Szukajmy własnej drogi. Nie starajmy się skopiować kogokolwiek. To jest myśl, jak wie pani, bardzo stara i w ogóle nieprzesadnie oryginalna. Ale jeżeli będziemy starali się szukać wzorców, podpatrzeć coś, co chcemy w życiu zastosować, to jest to, ludzie sztuki to świetnie rozumieją. Jeżeli szukasz, jeżeli coś powtarzasz, no to jesteś w najlepszym wypadku epigonem, czyli tym, który zebrał cudze doświadczenia i je powtórzył, a w najgorszym przypadku jesteś plagiatorem. I ten tworzy rzecz nową, kto znalazł w sobie inspirację dla oryginalności i dla inności i odrębności. I to właśnie jest wartością, co wnosimy jako nasz subiektywny obraz tego, co chcemy przekazać, w jakiej formie, w formie sztuki czy rzemiosła to realizujemy. I właśnie czas odejść od takiego, nazwijmy to, kopiowania podbudowanego naiwną wiarą, że inni w coś wiedzą lepiej od nas. Nie,
wszystkie problemy, nawet nie rozwiązują, a my musimy, biorąc pod uwagę, zwłaszcza, że robimy to później, już być o tyle mądrzejsi, aby ich błędów nie popełnić. 22.48, na dnia Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: stan polskiej gospodarki, ocena i perspektywy na przyszłość. Naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Golem. Witam pana profesora, witam ojca, mówi Sławomir z Bielska. Ja się bardzo cieszę, że pan profesor poruszył przed chwilą ten temat związany z kopiowaniem cudzych rozwiązań, ponieważ moje pytanie troszeczkę by się z tym akurat wiązało. Otóż nie wiem, czy my nie popełniamy w tej chwili bardzo dużego błędu, który przez wiele lat popełniano na Zachodzie, a teraz Zachód musi się zmierzyć ze skutkami tego działania. Mianowicie Zachód nie prowadził własnej zdrowej polityki makroekonomicznej w zakresie dostarczania kadr do gospodarki. Wprowadzono import taniej siły roboczej, zatrudniano gastarbeiterów, ściągano ludzi z krajów innych kultur. No i w tej chwili mają duży kłopot. My chcemy się podobno, według słów nowego premiera, rozwijać jako kraj nowoczesny, ale nie widzę w Polsce wdrożenia jakichkolwiek mechanizmów, które by pozwoliły na dostarczanie właśnie wykształconych, wykwalifikowanych ludzi do pracy w przedsiębiorstwach. Mamy poważny kłopot, mamy ponad 1 050 000 osób zarejestrowanych bezrobotnych. Ustawa nie pozwala na zarejestrowanie się wszystkim osobom, które nie mają pracy. Pozostaje nam kilkaset tysięcy osób, które nie są zarejestrowane, ale też nie mają pracy. Mamy problem z osobami, które nie mogły kiedyś znaleźć pracy, uciekły w tak zwaną strefę ZUS-owską, pozałatwiały sobie różnego rodzaju renty, siedzą na tych rentach. Na koniec końców na około 30 milionów osób, które są w Polsce mniej więcej w tym wieku produkcyjnym, pracuje tylko 16 milionów osób. Mamy dużą grupę osób, które nie są osobami pracującymi. Jeżeli ktoś w Polsce traci pracę, najczęściej, jeżeli nie ma znajomości i musi się zarejestrować w urzędzie pracy, będąc zarejestrowany w tym urzędzie pracy, traci wszystkie swoje umiejętności i kwalifikacje. Następuje stopniowa destrukcja jego zdolności intelektualnych, zdolności manualnych. Po prostu zapomina to wszystko, co robi. Jeżeli później jest zatrudniany, no to bardzo często musi się uczyć nowego zawodu od podstaw. Golem. Nie prowadzi żadnej polityki kadrowej w sensie makro. To znaczy nie ma żadnego systemu kształcenia ustawicznego. Czegoś, co by pozwoliło osobom, które wypadły chwilowo z rynku pracy, na powrót na ten rynek pracy. Czy pan profesor dostrzega taki problem? Czy my to możemy rozwiązać? Bo ja ciągle słyszę, że brakuje pieniędzy. No przecież brak pieniędzy na przykład pokazał Franklin Delano Roosevelt, jak można rozwiązać. Skonfiskował złoto, na podstawie skonfiskowanego złota obywatelom wyemitował pieniądze papierowe, te pieniądze papierowe wpuścił do gospodarki poprzez roboty publiczne. I gospodarka ruszyła, ale podstawą działania gospodarki są kadry. Potrzebujemy wykwalifikowanych kadr. Przedsiębiorcy w tej chwili zgłaszają ogromną ilość wolnych stanowisk pracy. Ale mimo, że w Polsce jest bardzo wiele osób, które nie mają zatrudnienia, to jednak nie można pogodzić tych dwóch światów. Osób, które szukają pracy i przedsiębiorców, którzy poszukują pracowników. Czy pan profesor ma jakieś przemyślenia i jakieś metody na rozwiązanie tego problemu? Dziękuję, pozdrawiam. Golem. Czy pan profesor pozdrawiam. Ma jakieś przemyślenia? Ja jestem profesorem, ja uczę, więc golem. Bardzo bliski, bo w końcu 40 lat zajmuję się kształceniem ludzi i staram się zrozumieć to, co przekazuję. Może to brzmi dość zaskakująco, ale jeżeli uczymy innych, no to przede wszystkim zadajmy sobie pytanie, czy to, co im przekazujemy, ma jakąkolwiek wartość, czyli czy warto im zaśmiecać umysły tą wiedzą, która być może jest albo nieprzydatna, albo martwa, albo może nawet fałszywa.
nocy. To jest część naszej codzienności w świecie. Bo to są pogaduszki z nocy. Bardzo nie chce się poddać naszym diagnozom i naszym prognozom. Bo to są pogaduszki z nocy. To, co pan powiedział, że nie mieliśmy przez te lata koncepcji, co zrobić. Dajmy im do ręki, w sensie przenośnym, a w zasadzie do głowy włóżmy im do, co zarazem im da szansę znalezienia pracy, czyli ktoś potrzebuje ich jako ludzi, którzy mają tę umiejętność, a zarazem ta ich wiedza będzie źródłem ich satysfakcji, a pracodawcy dzięki temu wytworzą razem z nimi ów PKB, które dzięki temu powstaje. Jeśli chodzi o diagnozę co do Europy i co do Polski, to będziemy opowiadać, to nie ma między nami sporu. Ten problem jeszcze starej Europy jest jeszcze głębszy, bo my jednej rzeczy nie doświadczyliśmy, ją dopiero teraz doświadczamy, jakim jest kryzys demograficzny, czyli spadek dzietności. Imigracje, które stały się jedynym możliwym dla nich sposobem w ogóle zapewnienia zatrudnienia. Bo przecież to, że tamte społeczności zaczęły wymierać, to znaczy mniej się rodziło, a więcej umierało, to nie jest cecha ostatnich 10, to jest nawet cecha ostatnich 80 lat. To niektórzy twierdzą, to takie zupełnie na marginesie, że najbardziej historycznie zabójczym wydarzeniem to wcale nie była II wojna światowa. Myśmy tego nie przeżyli. To jest nasze wielkie, pozytywne doświadczenie. Przypadek sprawił, że to nie byliśmy w tym, uczestniczyliśmy. Wtedy przez 4 lata te dwa będące naprzeciw siebie państwa, czyli Francja i Niemcy, wytraciły kilka pokoleń młodych mężczyzn, bo wtedy doginęli mężczyźni. Przecież nawet nie bombardowano miasta. Jakieś były przypadki zupełnie nieistotne. Wtedy wojna odbywała się na froncie i przez 4 lata w tej maszynce do mięsa frontu zachodniego ginęły dzień w dzień całe pokolenia młodych mężczyzn. Najpierw młodszych, potem coraz starszych, bo powoływano kolejne roczniki. Już nigdy tych ludzi zabrakło, w pewny powstała ta luka pokoleniowa, której nie udało się, jakby samo, nie ma tu żadnych procesów samoregulujących się i strukturalny kryzys demograficzny wtedy się zaczął, właśnie w latach 20. i w latach 30. On się tylko zaczął pogłębiać, a sposobem na rozwiązanie problemu zatrudnienia były przede wszystkim migracje, ściąganie siły roboczej z innych państw, między innymi z Polski. To myśmy przecież zapełniali te luki w zatrudnieniu właśnie jeszcze z okresów nawet jeszcze Polski Ludowej, już nie mówiąc przed wojną, kiedy też to wychodźstwo zawodowe, te tak zwane saksy, czyli wyjazdy do Saksy, czyli do Saksonii, czyli do pracy w innych krajach. Dlaczego? Bo byli to pracownicy rolni, bo już na wsi to już w ogóle nie było siły roboczej, nawet w latach 20. i 30. zeszłego wieku. I to, że to wszystko wtedy, w tamtych krajach rozwiązywano w sposób... Najważniejszy to jest zeszły. W sposób przede wszystkim niemądry. Dlaczego? Bo nikt nie patrzył, nikt nie oceniał, nikt nie zastanowił się nad konsekwencjami tych wielkich zmian demograficznych, bo ci wszyscy, którzy byli autorami tych, afirmowali, nawet część w ogóle bezrefleksyjnie, bo nic ich to nie obchodziło, ale ci nawet, którzy byli zdolni do refleksji, to oni wierzyli w taką siłę naturalizacji. Nawet takie to było nieco szowinistyczne i takie nawet jakbyśmy w dzisiejszym języku powiedzieli, rasistowskie, jest siła naszej kultury,
zamiast osłabić opozycję, wywołały konieczne zmiany i przeszeregowania wojsk na froncie obrony polskich interesów. Jeszcze raz powtórzę, miejmy więcej zaufania do obecnej władz, które jako jedyne starają się poprawić sytuację Polaków, chronić nasze narodowe interesy. Nie znamy wszystkich okoliczności, które wpłynęły na potrzebę zmiany personalnej na stanowisku premiera. Nie dajmy się podzielić, nie ulegajmy potrzebom i podrzucanym z zewnątrz podejrzeniom i wymyślonym wątpliwościom. Musimy dalej razem odbudowywać Polskę. Polska jest naszym wspólnym dobrem i liczymy na Państwa dalsze poparcie i pomoc. Szczęść Boże! Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Mówiła do nas pani poseł, pani profesor Krystyna Pawłowicz. Zamknięte społeczności, które wcale się nie naturalizują, nie integrują i nawet wręcz odwrotnie, stają się źródłem oporu i wrogości. Państwo zobaczą, ja tu nic nie robię na siłę, na chama, z musu, żebym miała jakieś paski tłumaczyć. Jako ta firma SMS Kredyt, robiąc sobie czarny PR, czyli złą opinię, sama dla siebie, czyli zatrudnili babę, która zamiast do klienta, grzecznie, to ona męczy. I ona myśli, że ona przestraszy, że ktoś kredytu nie dostanie, bo ona mówi, że proszę jeszcze raz, ale ja wcześniej mówię, że pani męczy, bo ja grzecznie, ja cichutko, ja ustępuję. Niż państwa lub ich rządy, które były przedtem, zanim powstało państwo Izrael, więc rzecz jest złożona i ma pan rację, że a baba atakuje durna. No to popatrz, to ja ci zaraz coś powiem. I tak zachowałam się jak Krystyna Pawłowicz, babę zrównałam z ziemią i powiedziałam, że ona nie powinna pracować. A to, że ona pracuje, to wiecie państwo. Zasobu, przecież ze mną rozmawiała. To jest całkiem inna sprawa. Obrzydliwa baba powinna zakończyć pracę. To przechować w systemie, no, to, że pracuje, no to wiadomo. Przecież rozmawiała ze mną. Już to ich oddali, i potem powinien zakończyć pracę. No ale wiecie państwo, Żydzi z Wrocławia nagabują, bo to wszystkie banki. Są żydowskie, a zwłaszcza te firmy pożyczkowe lichwiarskie. No, dwa, trzy razy więcej biorą, czy dwa, trzy razy więcej chciały brać. Którym państwo płaci dlatego, żeby mieli z czego żyć i nie popełniali przestępstw, nie stali się dealerami na przykład narkotyków, bo lepiej im płacić, żeby oni nie byli spenetrowani, bo wtedy zapłaci mafia i przestępcy za to, że będą im służyć, że nic nie robią i zarabiają, to trzymają pieniądze za nic. Czyli doświadczenia, które są obce nam w tej płaszczyźnie, wcale nie są ani budujące, ani godne skopiowania. Ludzie będą bezgraci. Myśmy się przez te 25 lat, proszę pana, nad tym zastanawiali. Ja wiem, że będą zastanawiali. Nie zastanawiali się nawet nad modelem kształcenia. Nie zastanawialiśmy się, że w pewnym momencie chwaliliśmy się tym, że mamy największy odsetek historii, a może nawet w Europie, studentów. No ale pytanie czego uczyliśmy tych ludzi? Czy ta wiedza, którą im przekazała, dała im szansę zaoferowania swoich umiejętności komukolwiek, czy ta umiejętność w ogóle komukolwiek była potrzebna. A z drugiej strony wszyscy, którzy nauczyli się ze wsi, przychodzili, chcieli, szukali pracy i uczyli się tych fachów podstawowych, oni przez cały czas, w zasadzie odkąd pamiętamy, a w zasadzie dłużej, w zasadzie od czasów pierwszego uwłaszczenia, czyli tego jeszcze uwłaszczenia w XIX wieku, to wieś zaludniała polskie miasta, tworzyła nadwyżkę siły roboczej, a ci ludzie przenosili się do miast, uczyli się fachu. To był dla nich awans, bo już wychodzili z przeludnionej wsi, przemysł dawał im pracę, umiejętności, awans zarówno cywilizacyjny, jak i dochodowy. No i przede wszystkim to, co było istotne, że stawali się, ich nowe życie było dla nich wartością i oni tworzyli te parę pokoleń robotniczych, tych wspaniałych pokoleń ludzi, którzy cenili fach,
robimy coś ważnego i co jest komuś potrzebne. Potem żeśmy tworzyli studentów. Studentów, których nie wiadomo czego uczyliśmy. Oni chcieli się tego uczyć, tylko wcale nie oznacza, że oni tego chcieli, a to było im potrzebne. I teraz nie mamy dla nich pracy. Skończył się wielki przepływ, nadwyżka demograficzna wsi polskiej. Z drugiej strony stworzyliśmy te enklawy ludzi bezrobotnych, którzy nie potrafią wyrwać się z tego bezrobocia, widzi pan. Czy my nie mamy, dlaczego do tej pory nad tym problemem, który my tu sobie dwaj, korzystając ze wspaniałej gościnności Radia Maryja, o tym mówimy, dlaczego nie mamy debaty publicznej na ten temat, której uczestniczą ci, którzy badają tą sprawę, którzy zajmują się demografią, którzy zajmują się polityką zatrudnienia. I przecież nie, rząd to powinien otrzymać twardy, jasny raport fachowców, którzy mówią, mamy zasoby, mamy rezerwy siły roboczej, która się deprawuje wręcz, która się degraduje, ponieważ człowiek niepracujący, który nie zdobywa pracy, który nie jest w stanie jakby odnaleźć się w tej poprzedniej roli, niejako przyzwyczaja się do tego i staje się nie tylko w zasadzie ciężarem, ale przede wszystkim on sam dla siebie, on tworzy to zło przesłanie, które przekazuje następnemu pokoleniu, bo czuje się człowiekiem przegranym. No wszyscy wiemy, znamy ten przykład tak zwanych wsi popegeerowskich. No przecież to jest katastrofa. To jest katastrofa, to jest hańba, że tego nikt nie chciał rozwiązać. Czyli przez tyle lat, niszcząc ich miejsca pracy z przyczyn absurdalnych, ideologicznych, doprowadziliśmy do tego, że nikt tym ludziom nie zaoferował innego wariantu życia obok wegetacji i w zasadzie poczucia klęski i przegranej. To czyli dobrze, że po 25 latach wreszcie nad tym dyskutujemy, bo jeżeli nie rozwiążemy tego problemu, albo przynajmniej dużej części nie rozwiążemy tego problemu, to ten problem zostanie, jeszcze się nawarstwi w ten sposób. Choroba będzie, proszę państwa. Mróz jak cholera się robi w Polsce. A ludzi z zewnątrz. No. Przecież to już jest. Czyli powtórzymy te same błędy, z których nie jest już w stanie wyjść stara Europa. Mafia wam zapłaci. Nie jesteś, migracja zarobkowa przekracza zdolności, tyle nawet te asymilacyjne, bo wcale nie uważam, że to jest jedyna droga i ta najlepsza, tylko ta, która powoduje, że ci ludzie, którzy są częścią naszego społeczeństwa, stają się wrogami tego społeczeństwa, bo jest ono wobec nich obce i ta obcość im odpowiada, czyli nie potrafimy przerzucić mostów, które by z nas łączyły, widzi pan. No i dlaczego do tej pory tak niewiele jest miejsc w Polsce nad tym tematem, który trzeba pogadać, bo to, że trzeba znaleźć rozwiązania i to bardzo konkretne, bo trzeba dotrzeć do tych ludzi i niczego się nakazać im nie można dać, nie można niczego nakazać, ich trzeba zachęcić i dać im szansę i czas jest naszym wrogiem, bo ten no, stan... No Warszawa tak się modli, ja to nie jestem katoliczką, ale wiesz, katoliczek więcej. Naszego problemu. Także to też takie ma pilna, bo wiecie państwo, często w Warszawie słyszy się to ona, słyszy się to on, skąd się to wzięło? Od przeciwników nie rzuca się to wzięło, bo przyczeli, to on, to on, to on, to się stąd wzięło. No, ja żydowskowa pytanie. Chwycili Jezusa, kto chwycił Jezusa? No, grupa. Grupa zła. Grupa dupków zła. Kto pochwycił Jezusa? Kto? Mafia wam zapłaci. Ostudzi się bez gazu. Mafia wam zapłaci. Ostudzi się bez gazu. Mafia wam zapłaci.
błogosławiona w imieniu niebieskiego i błogosławiony owoc żywota swojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś w imieniu niebieskiego i błogosławiony owoc żywota swojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między rodzicami, błogosławiony owoc żywota swojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Tak, bo pełno złodziei, pełno, jak to widzicie Państwo, nawet jeśli lichwiarzy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Co to tak obchodzi w robocie? Jak się dawał do pieniędzy? Ja mieszkam. Teraz w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O Maryjo, Jezusa, Bożego Poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Szczęść Boże, modliła się Henryka z Dąbrowy Komławym. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Wielka tajemnica, a obok nawiedzenie świętej Elżbiety. Nie jest łatwo przyjąć trudną sytuację jako błogosławieństwo. Tylko dzięki wierze ożywianej modlitwą zdołamy przyjąć i pojąć działanie Boga w naszym życiu. Odkrywaj działanie Boga w swoim życiu i mów za Maryją, wielbi dusza moja Pana, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Od czasu do czasu to nie reklamuje. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Radio, to się temy nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Najlepsze nas na pokuszenie, komentarze, ale nas zbaw ode zmiany. Dzisiaj Radio Maryja to mówiło o Warszawie jako o wiosce. Myśmy tego nie myśleli, że Warszawa to wiosce. Jeśli tak jest, to czyja to wina? Trzeba brać tabletki na pozytywne myślenie, ale to nic nie da. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amerykanie sami się zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Także proszę Państwa, Petka Krustawczy Żydowski, premiera Golem. Golem to bardzo udana premiera, zapraszamy. Golem, golem, golem. Golem, golem, golem. Golem, golem, golem. Golem, golem, golem. Za nami grzesznymi,
Golem, zaraz będą aktualności dniowe. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nas wszystkich, teraz w godzinę śmierci naszej. Golem, zaraz będą aktualności dniowe. Ale warto, tak jak Maria, rozważać sprawy w swoim sercu. Tak zwany ekspert. I przecież nie chcę w żaden sposób i proszę, chciałbym, żeby być tak zrozumianym, że szukam gdzie indziej odpowiedzialnych za to, a nie widzę chleba naszego powszedniego daj nam sprawstwa i odpuść czyli, nam nasze a może nieumiejętności przekonania czy też niedostrzeżenia nie tego, do czego zobowiązany jest ktoś, kto amen. Zwłaszcza uważa się za eksperta. Więc zgoda. Miejmy się przede wszystkim we własne piersi, bo za to wszystko tak ponosimy ja też ponoszę odpowiedzialność, że w zakresie tam, gdzie nie miałem na to wpływu, mogę tylko powiedzieć, że moje słowo, jeśli je wypowiadałem, to po prostu okazało się nieważne, ale z tym się czasami trzeba i pogodzić. Szkoda, że tak się stało. Święta Mario, Matko Boża, wątek, za nami grzesznymi. Tu w jednym momencie się z Panem tego nie zgodzę, może Pana zaskoczę w tej pierwszej uwadze. Trzeba sięgać do odległych czasami przyczyn, jeżeli one są ważne. To, że na przykład taki prosty, nie chcę teraz tego i w godzinę śmierci nasz. Ale taki prosty przykład. Przecież my tak na prawo proszę, chociaż Pan sam to na końcu powiedział, nie chcę Pana punktować. Będę na wieczór to w tym zbywała. Będę w tym zbywała wieczorem, nie na przykład. Nie potrafimy, nie jesteśmy zdolni do odczucia. Nie, 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 nie,